Ej, what's nice? Witam was serdecznie w tym kolejnym niesamowitym odcinku. Dzisiaj z Ernestem dostaliśmy niesamowite zadanie i to straszne, dlatego że mamy spędzić 24 godziny na placu zabaw z tym klaunem, który jest tam, zobaczcie. I on trzyma jakąś kopertę dla nas i zadanie, ale wiemy, że nie możemy się wydostać, ponieważ trzyma piłę mechaniczną czy elektryczną. Jeżeli coś nam zrobi Ernest, to nie wyjdziemy stąd. Na początku musimy zostawić łapkę w górę. Uważaj, Ernest, uważaj! Łapkę w górę oraz suba na tym kanale! Ernest, jak będziemy brać od niego zadania, musimy bardzo mocno uważać, żeby do nas nie podszedł z tą piłą. Papierka i nożyce, kto pierwszy idzie po kopertę. Dobra. 3-4. 3-4. Jest. A! Nie, to ja idę, bo przegrałem. Trzymaj kciuki, będę biegł. Run. Nie udało się, Ernest! Drugie podejście! Dobra, Łukasz, o, uciekaj, uciekaj, Ernest, dobrze, może to złapać, chodź na górę! Ernest, chodź na górę, w sensie... Ernest, uciekaj, stop, chodź na górę! Au! Chodź tu! O, moje dwa piszczele! Ernest, klaun idzie, chodź tu! Jeżeli to był początek, to co dopiero potem się stanie? Pierwsza koperta. Uwaga! Ernest, musimy zagrać ciuciubabkę, ale z piłą mechaniczną. Dwie rundy po 5 minut. Pierwsze zadanie, godzina 10:00. To mi się nie zdaje bezpieczne, Łukasz. Na ślepo mamy grać ciuciubabkę na placu zabaw z klaunem? Tak, klaunie? Ej, klaun, ale to ty będziesz na ślepo, nie my. To jest ciuciubabka. Chyba się zgodził. To chyba nie będzie na ślepo w ogóle, bo on nie ma przepaski na oczach. Widzisz to? Musimy stąd jak najszybciej iść i zapytać się go, czy to prawda. O-o. Klaunie! Ej, dobra, skoro są w takim razie dwie rundy po 5 minut, to musimy zaczynać. Ej, Ernest, to chyba oznaka, że jest pierwsza runda. Musimy bardzo być cicho, bo nie może nas złapać przez 5 minut. Dzięki temu skracają nam się godziny. Osoba, która nie zostanie złapana, odejmują jej się godzinę o 24. O kurde. Ej, to jest niebezpieczne strasznie. Ścina drzewo. Co jest? My nie powinniśmy gadać, bo on nas słyszy. Ernest, musimy mieć plan. Chodź na piłkarzyki, kucniemy tam i on nie będzie wiedział, gdzie jesteśmy. A dobra, potem krzykniemy. Chodź. Jak się wchodzi na piłkarzyki w tych strojach? Musimy się wmieszać w tłum, Łukasz. Dobra, ja już. Nawet jesteśmy w kolorach. Ty jesteś różowy, a niebieski. Skocz. Ej, on jest strasznie daleko, on nie ogarnia. Zostały jeszcze dwie minuty, a nic się strasznego nie dzieje. Klaunie! Czemu ty go wołasz? Nie wiem, bo chcę się bawić z nim. On wpadł w słup. Leć, nakręcisz klauna trochę, co on robi. Klaunie! Jodoli! Ty uciekasz już? Kogo pierwszego złapie? O nie, ale ja myślałem, że piłą tylko się liczy. Stary, w pierwszej rundzie zostałeś złapany, wiesz co to oznacza? Co? Że tracisz, dodatkowo masz godzinę! O nie, czyli przegrałem. Tak, w pierwszej rundzie, ale czas na drugą jest. Osoba, która będzie to montować, zostawiam dla ciebie wiadomość, ponieważ ten klaun nas atakuje. Pierwsza runda została zakończona, Ernest został złapany i musi iść teraz na ławkę, ale mi została druga runda. Jeżeli mnie nie złapie, to spędzam tylko 23 godziny tutaj. W porównaniu do Ernesta, 2 godziny mniej. Zaczynajmy! Myślałem, że klaun jest tak głupi, na jakiego wygląda, i uda mi się mu uciec, ale niestety miał farta. Dobra,
Dawaj Łukasz, udać się w tej rurze. Oj, sorry, teraz klan wie, gdzie jesteś. Nie. Jesteś za gruby. No bo utknąłem w środku, serio. O nie, on wkłada tam piłę, Łukasz. Mogę pomagać przynajmniej. O, dawaj, o nie. Ernest, o, dawaj. Na pół, o, na pół dobry pomysł. Stary, piła jest już przy tobie. Nie mogę odgiąć kolan. Dobra. Uciekliśmy jakimś cudem, ale nie mam pojęcia dlaczego. Teraz zrobimy szybko misję, muszę go klepnąć w kostkę i nie wiem czy. O, nice. Udało się. Ej, ogólnie to jest serio łatwe, żeby klaun nie złapał. Trzeba być jakimś dziwnym typem. O, co jest? Skąd on się tu wziął? Klaunie, masz jeszcze minutę. Może się uda, może nie. Ej, chyba czas się skończył i klaun też przestał chodzić w sumie. Znaczy, chyba jeszcze nie odpuścił. Klaunie, czas się skończył. Koniec już. Kolejne zadanie, no przestań. Ernest, pomóż! Nie, teraz się nie szuka na ślepo. Co? Dobra, pora na drugie zadanie. Halo, Klaun, jak chcesz stąd wyjść? O nie. Ernest, jest już druga koperta. O no. 11:30. Ty ją bierzesz czy ja? Dawaj szybko. Dobra, nie ma teraz w ogóle piły, więc przeczytaj zadanie jakie mamy. Okej. Klaunie, stój, stój, poczekaj, poczekaj, musimy zadanie przeczytać. Śniadanie zje ten, który pokona tor szybciej. Tor musimy pokonać? Jaki tor, klaunie? A, chodzi o to, żeśmy pokonali wszystkie przeszkody, jakie tutaj są, włącznie z przejściem przez tą rurę. Zrozumiałem klauna, nie wiem jakim cudem. Dobra. Ale za dużo czasu spędzam i będzie liczył czas. Więc Ernest, musimy wybrać, kto jest pierwszy. Chyba Ernest będzie. Ej, ja nie wiedziałem, że klaun może nam przeszkadzać ogólnie. Ja ty masz nie. Koło minuty, więc ja muszę jeszcze szybciej to pokonać. Tylko pytanie, jakie są kary wobec tego? Stary, czegoś, no, coś nie ja no, dostanę. Nie no, zjeść śniadanie, ten, który wykonał. Tak? A! Ej, klaunie, zobacz, co tam jest. O ty, patrz. Mam to pokonać zdecydowanie chyba szybciej, bo zobaczcie, gdzie klaun jest dopiero. I zaraz nam przekaże śniadanie, które ja mam zjeść, a Ernest tego nie dostanie, czyli no drugi kurde. Raz Ernest przegrałeś. Przykro mi, ale ja chcę wyjść stąd szybciej. Dziękuję bardzo. Jakby to zostaw sobie, ja idę zjeść śniadanie swoje. Ej, dobrze, że mamy przerwę do 13:30. O nie, to są galaretki bez galaretki. Co? Ale mamy picie przynajmniej do tego. Ernest? Nikt nie będzie mi przeszkadzał w śniadaniu! Ty zostawiłeś piłę, rozumiesz? Ja jestem kurna głodny! Poczekaj! No dobra, więc tak, siedzimy tutaj, jest godzina praktycznie 13:00 i z tego co widzę, klaun właśnie pokazuje nam Ernest
nową kopertę, więc możemy skończyć masować stopy. Dzięki, bo to kwestia wygranego była. I wracamy do challenge'u 2-4. Za dobrze nam się tutaj bawi na razie, co? Wiecie co, poczekamy na noc, bo na razie w ogóle nie jest strasznie, ale fajnie jest wygrać przynajmniej. Ej, zobaczmy, co jest następne. Ernest, czy ty widzisz, że on sobie z nas jaja robi? Nie, ej, daj to! Czekaj! Jest! Co? Jakim cudem, a ja wskoczyłem jak na konia tutaj. Przeczytaj, co jest dalej. Dobra. Kto dłużej będzie się bawił na swojej atrakcji, zdobywa jedną godzinę, czyli godzinę krócej wychodzi. Klaunie, ale jak mamy wybrać własną atrakcję? I to jest ta atrakcja, w którą mamy się bawić. Przecież to jest cardio. Ja nienawidzę cardio, nie widzicie? Cardio to nie jest moje drugie imię. Co jest? Klaunie, jak na tym zrobić ćwiczenie? Tak? Ernest, ty widziałeś to? Ej, dobra, skoro klaun to robi... dzisiaj. Stary, skoro klaun to robi zamiast mnie, to ja sobie usiądę i poczekam. Łukasz, to jest atrakcja. Przegrałeś. Czemu? Klaun to robi za ciebie, więc ja już mam przewagę. O Boże, jakie to... Ernest, jakie to jest straszne, tak sztywne. No dobra, wiem jak to się robi. Nie widziałeś mojego bica? Dawaj, Ernest! Ale trzęsie, jakby jakiś grubas tam biegał! Nie, nie, dobra, nie, serio. To trwało za długo, klaunie. Łukasz, dopiero pół minuty. Nie! To i tak jest 2-1, nie ciesz się tak. W takim razie Ernest wygrał, klaun gdzieś sobie poszedł, bo musimy teraz czekać do 15, żeby dostać kolejne zadanie. I nie chcę tej 15, ponieważ będzie coraz bliżej, jak się ciemno zacznie robić, a to już będzie przerażające. Patrz, kolejna kartka, w końcu, daj Łukasz, ty bierz, ja ostatnio brałem. Ernest, kolejne zadanie, które mamy wykonać. Dawaj. To należy znaleźć dwa balony, napompuj je aż pękną, kto pierwszy wygrywa. O kurde. Czyli wszędzie w całym parku są dwa balony, klaunie? I mamy je nadmuchać, żeby pękły. I kto pierwszy, ten wygrywa. Ja pierniczę. To trochę ja poszukam. Szukam. Będzie... Tak gonimy balony, gdzie są balony? Ej, może klaun podpowie, skoro jest tutaj, to oznacza, że balon gdzieś tutaj musi być. Zipek, jak coś, podpowiadaj nam, serio, jak coś zauważysz. Jak jestem na drzewie, nie możesz mnie dotknąć! Kurde, gdzie może być jakiś balon? Nie mogę kompletnie, nie mogę kompletnie znaleźć, no! Gdzie on go mógł wetknąć? W tym karmniku pewnie! Chyba z pół metra za wysoko! Jest pierwszy balon! Tutaj jest! Patrz! Mam balona, nic nie możesz zrobić! Chyba! Nie znam zasad tej gry w ogóle! Po prostu jesteśmy zamknięci z klaunem! Zostawcie za to łapkę oraz suba, a ja wam powiem... Ale huk! Ernest, nie zaliczyłeś zadania chyba. No nie, znowu tracę punkta. Ile ja tu będę siedział? Co? Co? Że razem? Ej, ja przestałem rozumieć klauna aktualnie. Wydaje mi się, że wygrałem ten challenge. Ja dostaję punkta, bo mnie lubi. A ja dostałem punkta, bo tak się należy w sumie. Ernest, powinieneś być do tego przyczepiony za to, że ci się nie udało. Dzięki, klaunie. To była nie fair oceniania. Teraz czekamy do 17, żeby dostać kolejne zadanie. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ej, Ernest, w ogóle siedzimy tu strasznie długo, ale klaun chyba zasnął, więc chodź. Ernest, po
ogólnie musimy opracować plan, dlatego że mamy tu spędzić noc, a jest zimno. Czyli wiesz, my jesteśmy silni, dosyć klaun jest jeden. Mimo że ma piłę mechaniczną czy elektryczną, to możemy go związać i wpakować do tej rury tu, żeby się nie wydostał. To możemy zrobić po tym zadaniu, albo jak będzie ciemno, żeby nie zauważył. Bo inaczej co będziemy tu robić? A czemu teraz nie uciekniemy, póki śpi? No bo mamy zamknięte furtki i płoty wszystkie dookoła, one są wysokie i nie da się uciec stąd. Poza tym, stary, jak uciekniesz, będziesz miał dwa razy gorszą karę potem. Wiesz, nie, jak to się no kończy. Dobra. My wiemy, że skończymy te zadania klauny, przynajmniej tak nam się wydaje. One są łatwe. Tak, więc bawmy się dalej, a potem go zwiążemy na noc i zostawimy tutaj, żeby inne dzieci z rana miały przesrane. Jesteś gotowy? Jest 17:30. Patrz, ale czy on śpi? Klaun, halo? Daj, bierz to zadanie, dobra, szybko. Zadanie. Ernest, udało mi się wyrwać zadanie. To jedno z ostatnich jest właściwie. Znajdź i odkop skarb. 17:30. To dlatego śpi. Dlatego, że musimy znaleźć skarb i nam zajmie to masę czasu. Aha. Gdzie szukać w ogóle? Ej, myślisz, że go mamy obudzić, żeby się dowiedzieć tego? Nie wiem. Ja bym nie chciał. Zobacz, bawi się, jak śpi, bawi się piłą. Jest dziwny. To co? Mamy znaleźć skarb. Czy są dwa skarby, czy właśnie jeden? Nie wiem. Skarb, jeden. Ernest, o, Klaun się obudził. Ernest, chyba klaun nam podpowiada, bo chodzi i cały czas wydaje ten dźwięk, to jest jak ciepło i zimno. Ej, klaun cały czas robi pipi jakieś, Ernest jest tam. Ale klaunie, czy jest na tym terenie schowany ten skarb? O, o, chyba nie dowiemy się tym razem. Klaunie, ale gdzie to jest, no? Ci debile będą się tam ganiać, a ja w tym czasie otworzę skarb. Zobaczmy, co jest w środku. Uwaga, uwaga. Udało się. Ale ja już znalazłem, Łukasz. Okay. Widziałem przed chwilą. Wow. Jeszcze więcej różnego rodzaju żarcia. Klaun idzie z piłą. Radzę uciekać. Rzuć go kamieniem! Ej, to chyba dla widzów było właściwie. Jeżeli chcecie delicję, zostawcie łapkę w górę. No, tu jest chyba oczywiste. Yeah! Kolejny challenge wygrany. Ej, wy się zakumplujecie zaraz z tym klaunem. Serio, on mi robi na złość specjalnie. Jak ty mogłeś znaleźć ten skarb? Bo mnie gonił! Ej, to było mocno ustawione wszystko, według mnie. Ale wiesz, co jest najgorsze? Teraz musimy czekać do 19 czy 19:30. Łukasz, ty nawet nie masz zegarka. Bo zawsze jest godzina najsej. Minęło kilka godzin, zobaczcie, jak zimno się zrobiło na dworze. Nie jesteśmy w stanie tego wytrzymać, więc do końca nie wiemy, czy w ogóle zostać tutaj i czy ktokolwiek tam stoi, bo jest ciemno. Więc mimo punktacji i godzin, które mamy tutaj spędzić, Ernest, czy ty jesteś w stanie robić coś dalej po prostu? Łukasz, musimy jakoś się stąd wydostać, jakoś inaczej. Stary, musimy po prostu tak zrobić, żeby stąd jak najszybciej uciec, bo nie wytrzymamy tej nocy. Jest na minusie, patrzcie. Jest spokojnie kilka, nawet 5 stopni może być na minusie, ale chodźmy do tego klauna. Bo inaczej jak, nie będzie, jak będziemy siedzieć, to będzie nam cały czas zimno. Ej, chyba jemu też jest zimno, co jest? Patrz na niego, ej stary, nie jesteśmy sami, oni też. No, po co on to robi? Dawaj kartkę. Klaun jest jakiś dziwny, a to, że to się stało na zimnie, nie powinno się stać, bo jak jest zimno, nieważne. Ernest? Nasze zadanie kolejne to chowane po ciemku. Kto lepiej się schowa, wygrywa kołdrę. Kto wygrywa kołdrę? On czy ja? Kto się lepiej schowa tak naprawdę? Ej, klaunie, powiedz mi, jakie są zasady. Okej. Okay. Dobra, Ernest, mamy minutę na schowanie się i potem klaun nas szuka. Mamy dwie rundy, więc klaun idzie do drzewa i dosłownie nie patrzy, gdzie się chowamy, a my uciekamy szybko. Ciężko się gdzieś schować, bo w tej rurze na przykład będzie widział to od razu, ale mamy 60 sekund, jeszcze 50. Ernest, trzeba gdzieś wysoko wejść. Myślisz? Nie, kompletnie nie. Nie mam zielonego pojęcia, czy gdzieś się zakopać. Nie ma gdzie się schować. Stary, ja idę w tamte. No to ja tam się nie schowam, idę tam. Kurde.
Mam pomysł, patrz. O nie, Ernest! No nie, schowaliśmy się centralnie za zipkiem po to, żeby widział, żebyś ty widział światło, żeby cię oślepiał. Ej, przegraliśmy we dwóch. No. Klaunie, to pierwszy raz się tak zdarzyło, że przegraliśmy we dwóch. Co mamy dalej robić? Żaden z nas nie wykrywa kołdry! Kurde, a jest tak zimno. Jest 20:40, żaden z nas nie wy... Czy ty spędzasz z nami tutaj noc? Klaun ucieka stąd i nas zostawia i bierze ze sobą kołdrę. Co? Co? Jeszcze raz? Nie, Ernest, kto pierwszy zdobędzie kołdrę, ją znajdzie, teraz wygrywa. Gdzie jest kołdra? O kurde, o nie, to jest śpiwór. No nie, ej dobra, jest późno, jest zimno, musimy czekać do 22, póki będziemy mogli pójść spać, a ty, Ernest, możesz szukać swojego legowiska, żeby ci było ciepło. A ty, Klaunie, odsuń się, to jest wystarczająco dziwnie cię widzieć w tej pozycji z tym rzeczą, z tą rzeczą, która jest tutaj, na tej wysokości, ja bym nie chciał tam bliżej podchodzić tego. Może Ernesta tym tam, ten, tym tamten. O, jest tak zimno, ludzie, mówię wam. Nawet nam Klaun żadnej herbaty nie przyniósł. Nie wiem, dlaczego jestem klaunousty, ale słyszę, co on mówi i jestem w stanie rozmawiać w tym samym języku z nim. Ernest, on powiedział, że musimy czekać teraz do 22, póki nie pójdziemy spać. Wtedy możemy dopiero iść spać. Klauna tu nie będzie do tego czasu. Więc idziemy chyba na tą ławkę i będziemy czekać sobie. A klaun to widzę, że się dobrze bawi, nie jest mu zimno. Oh. Nie jest tak źle, co? Ta, nie jest źle, jest tak zimno. Mimo, że ja taki duży jestem, mam dużo tłuszczu. Jest git, stary. Jest git, masz nie to wiem, coś. Nie wiem, czemu, ale jakoś git. Aaa, okej. Nie widzisz, jak tu jest zimno? No, ale ty masz większe, większe zasoby. Izolacje, no. No tak, mam większe zasoby, ale nie działają w ten sposób. Ernest, chodźcie wszyscy bliżej. Ponieważ na tą noc zostajemy sami. Nie będzie tutaj kamerzysty ani nikogo. Chłopaki, musimy go związać, tak? Żeby nie mógł się uwolnić, wsadzić go do tej rury i uciekać stąd jak najszybciej. Po prostu będzie 2-4 HP z 10 godzin, 22, 4 będzie. Naprawdę zaliczymy ten challenge, tylko musimy go związać i wsadzić do tej tuby. Może nawet będziemy tutaj spać z nim, żeby było fair dla widzów. Ale stary, musimy go zwabić. Ty, skoro masz to, musisz gdzieś stanąć i go zawołać, żeby do ciebie podszedł, a ja wtedy z tyłu obwiążę go liną, wsadzimy go do tuby i możemy robić co chcemy. Dobra. Dobra, lecimy. Ernest, jest 22, ruszyliśmy się już z ławki, mam całe czerwone ręce, nie mogę tego wytrzymać, ale mam ze sobą, zobacz, linę, którą ukrywałem z tyłu, cały czas w spodniach. Co? To jest skomplikowane, żeby wam tłumaczyć, ale po prostu jesteśmy też policjantami za dnia, więc mamy takie rzeczy ze sobą. Gdzie on jest? Śledziłeś go tak, jak mówiłem? Mi się zdaje, że jest w kiblu. Tam? W sensie? No tam jest najcieplej, a jakby wiesz, nie może nas zostawić aż tak. No dobra, to dawaj po cichu, idziemy. Dobra. I Ernest, skoro jest w kiblu, znaczy, że możemy go tam zamknąć. Ale nie mamy tu łódki, musimy jakiś kija wsadzić. Patryk, no weźmy. Stąd. Dobra. Ej, chodź, ale bardzo po cichu. Ty masz kija?
a ja go zwiążę. Ale jeżeli robi kupę, to co? Czekaj, nie mam. Czekaj, czekaj, nie otwieraj. Słyszysz to? On chrapi, bo tu jest ciepło, to jest spryciarz. Powoli, powoli, bardzo powoli. Po cichu, nie budzimy go. Jeden. Wbijasz. Ślina stojąco. Powoli, właśnie, ty zamkniesz to, a ja zwiążę go. Najpierw zamknę. Czemu kazał się zamknąć z Klaunem? Nie rozumiem. Ja nie wiem, ale on już wcześniej mówił coś o jego spodniach. Ale on dziwnie wygląda. Chodźcie tutaj, wszyscy do środka. Serio, on tak śpi, że możecie. Chodźcie. Dobra, chłopaki. Teraz sprawa jest taka. Ernest, czy ty bawisz się w Harry'ego Pottera? Masz pelerynę, masz różdżkę? Co z tobą? Hokus leparat. Chłopaki, chciałem wam tylko pokazać, jak fajnie jest tu w środku. Jeszcze tu jest dużo cieplejsze na zewnątrz. Moglibyśmy go wyrzucić i wejść do środka, ale byś... A możemy uciec? Uciekamy, uciekamy stąd. Udało się! Uciekamy, szybko, szybko, szybko! Gdzie ty idziesz, Tricus? Wracaj do środka, mamy spędzić cały tutaj challenge! Tak, my idziemy spać, ale przynajmniej on nas nie będzie nękał w nocy. No tak, my jesteśmy ekstremalni, hardkorowi, robimy to do końca, wracamy na plac zabaw. O! Ej, ale może mu się coś przyśniło. Chodźcie. Okej, więc moje nocowanie będzie o tyle cięższe, ale mam kaptur, że Ernest ma kot ze sobą. Ja jestem duży, więc wytrzymam, ale zobaczcie, jak on ma fajnie. Ja chcę się położyć na górze tej rury, a on w środku. O nie! To jest oblodzone całe! Nie wiem, jak będziemy nocować, stary, ale jak tam? Git, stary, idę spać. Chcę już się obudzić i stąd iść. W takim razie, widzowie, my tutaj zostajemy do końca nocy. To będzie mocno ekstremalne. Jeżeli chcecie, bijcie na Instagrama, zobaczycie zakończenie całego tego odcinka. Lub już było, więc musicie mnie obserwować. Zostawcie suba na tym kanale. 200 tysięcy będzie kolejny odcinek. A my serio, poważnie teraz będziemy myśleć, czy się przykryć liściami, co z czego poduszkę zrobić i czy klaun z piłą nie przyjdzie w nocy. Tak czy tak, trzymajcie się. Nice i dziękuję za oglądanie. Ten odcinek był serio długi, jak widzieliście, 24 godziny z klaunem na placu zabaw, ale to jeszcze nie koniec. Zostawię was 5 minut kolejne z 600 Ninja, czyli najlepszą grą na całym świecie. Gdy ci smutno, gdy ci źle, zagraj w 600 Ninja C. I dokładnie ja to robię po prostu, ale nie jest mi smutno ani źle w żadnym przypadku, ale po prostu lubię tą rymowankę. Sekretnie poufna misja dnia. Ta wiadomość powinna być zaszyfrowana. Zakryć kołem fortuny 5 razy doktora Bobu. Kurde, ja zapominam za każdym razem, żeby w ogóle zakręcić tym kołem. 255 kamieni, 4200 doświadczenia. No dobra, zakręcę 20 razy. Po prostu mam tyle grzybów, że wiecie. Nie będę się pierniczył w ogóle w tym temacie. Sekretna, poufna misja dnia też jest wykonana. Wejdziemy sobie na arenę, zawalczyć z jakimś 104 tysiące. Nie wiem, tak się zwalę na sam początek. Tak, tak, wiecie, lubię sobie czasem po prostu odwalić. Event się już skończył niestety. Chyba dzisiaj w ogóle nawet. Więc szkoda, szkoda, ale nic nie zrobię z tym. Mamy kawałki szkła, muszę tego użyć. Mamy już dwa, całe dwa. Niestety po prostu 10 tysięcy. Jeżeli braliście udział w evencie, to wiecie, jak fajny był. Serio, widziałem masa osób, napisała masa, naprawdę. Podpisywałem wam, komu się dało. Więc pamiętajcie, że pisać następnym razem, kiedy będą eventy, będę właśnie tylko i wyłącznie w tych okazjach odpisywał. No, jak to powiedziałem, dokładnie w całej XP spadło, całe po prostu. Ledwo co jest 10 tysięcy, nawet nie ma. Kurde, biorę te kawałki szkła jednak dzisiaj. Chcę po prostu skończyć ten kawałek szkła, więc biorę ile się ich da, mimo że przez to nie będę miał levelu. Imo, nie będę miał levelu. Da, 10 300 jak najbardziej, takie coś mi pan pasuje. Wypij piwo, już piwo? Tak szybko? Co jest? Zawsze tak było? 16 900. O, dobijam 53 zaraz. Za to sobie dwie walki po 10 tysięcy na przykład. Pewnie nie. Ale tak strzelam, sobie obstawiam. Piszcie tutaj w komentarzu poniżej, jak oglądacie ten materiał na samym końcu tego odcinka, który trwa 32 minuty, cały, jest tylko 5 minut 600 fidget. Napiszcie w komentarzu, jaki macie nick. Bo jeżeli macie fajny nick, to was przyjmę. Tak naprawdę nie, wylosuję po prostu dwie osoby i te dwie osoby dodam do siebie. Do ekipy w 600 fidget tutaj. 12 200. O,
Ej, kurde, zauważyłem w ogóle, że za każdym razem gram w to samo, ale po prostu jest to poniekąd ciekawe, bo to jest wbijanie leveli, to jest po prostu oglądanie, jak się wbija levele. Sam też tak nabijam, to jest po prostu klikanie, ale jest jakoś ciekawe. W jakiś sposób po prostu relaksuje, skupia cię i się jarasz. Gra jest fajna, ma masę niesamowitych potworów ogólnie, tyle, że można było inspirować się spokojnie z tego. A dodatkowo ma masę eventów, co 2 tygodnie średnio ma po prostu jakiś nowy, wielki item. Jest 53 kawałek szkła. Dodajemy kawałek szkła, oczywiście używamy. Trochę i będzie, trochę i będzie. 17,5 koła. Tylko kilka takich walk i będziemy mieć maksymalny level, jaki się da. Ej, doktora Babu, ja o nim zapominam w ogóle w tej grze. Tak samo jak przedłużyć smokogryfa, bo mam tyle grzybków. Więc jak go nie przedłużę, to nie będę miał pieniędzy. Nie będę miał pieniędzy, mówi ty, który aktualnie ma 9000 monet na swoim kompie, na swoim koncie i kompletnie nie zauważyłem tego. Zupełnie. Ej, dobra, nie, tutaj nie biorę szkła. 15005, kolosalna różnica po prostu. Chociaż czy mnie teraz to tak interesuje aż tak? 80000, jeżeli go nie pokonam, to jestem bardzo słaby w Shakespeare. Jest... Ogólnie, jeżeli go nie pokonam, nic się nie wydarzy. Pamiętajcie, żeby się nie poddawać. Co jest ze mną nie tak? Czy ja mam jakieś doświadczenie za słabe? Chwila, wchodzimy do zbrojowni. Mam dużo pieniędzy, więc od razu na siłę ładujemy, co się da. Na wytrzymałość też tak samo, co się da, ładujemy. Okej. Okay. Tak oto straciłem wszystkie pieniądze, więc idziemy do stajni przedłużyć gryfa smoka. Ej, pasuje mi to. Tyle monet! Ej, patrzcie, zaraz będziemy mieć z powrotem 9000, mimo że wydaliśmy na siłę i wytrzymałość. A to ci heca. No tylko, że jest jedna rzecz dotycząca tego. Musisz wydać dużo pieniędzy, żeby kupić te grzybki. Znaczy dużo w sumie, jak są eventy, są promocje. Ja też wam daję grzybki, co macie w opisie. Teraz aktualnie nie, bo nie ma eventu. Ale jak są eventy, to cały czas możecie dostawać ode mnie właśnie kony. I dostajecie. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego 33-minutowego materiału. Nie piszcie mi, błagam, więcej, że Jack, robisz za krótkie filmy. Bo naprawdę, sam materiał z filmu trwał 27 minut, a ten gameplay 5. Więc mamy 27 minut dla was filmu i jeszcze 5, czyli 32-minutowy. Najdłuższy materiał w historii. Dziękuję za oglądanie. Nice!